13 lat czekał, wyszedł z cienia, dwie wygrane i teraz jakby troszeczkę wchodząc do gry za bardzo zważył atmosferę w zespole austriackim, ale on o tym nie myśli, powiedział, myślę o tym, co mam zrobić. A oni skaczą, ci młodzi, bardzo daleko. Wolfgang Loitzl, lider, zwycięzca dwóch ostatnich konkursów w turnieju czterech skoczni. I jest fantastyczny skok. To chyba zamyka im drogę do tego, żeby jeszcze myśleć. 142,5 metra. To nie jest 131,5 metra na treningu i wtedy odlecieli sobie Simon Amann 139, 140,5 Schlierenzauer. To jest rozstrzygnięcie chyba tego 57. turnieju czterech skoczni. Fantastyczny skok i 5 dwudziestek, 60 punktów, 91,5 za odległość, 60 za styl, bo ten styl, proszę popatrzeć, to jest dla koneserów widowisko. Piękny, piękny telemark. I zachwycony Inauer, mistrz olimpijski po lewej stronie. I zachwycony Pointner, główny trener Austriaków. 151,5 punkt. Schlierenzauer słabo znosi takie napięcia. Powiedział dzisiaj Loitzl, Amann jest człowiekiem, który w grze o wielką stawkę potrafi wszystko. Widziałem zresztą na górę, pojechał również w żółtym plastronie, tak jak lider turnieju czterech skoczni pojechał Amann i dopiero tam przed Loitzlem zdejmował tę koszulkę lidera Pucharu Świata. Chciał na niego oddziaływać. Chciał pokazać, żeby